маленько. Такой бравый. Не высокий. Ай, девка, здоровенькая. Как много. Место считай. Где-то штук 30. А какой 30? Это что? Тут больше 100 человек. Если всех посчитать. Вот эти человеки. Teraz nastąpi odczytanie protokołu zawodu przez sędziego głównego. Pana dyrektora Jana Kapasa,
Czyli pozwólcie, że ja także będę uczestniczył w ręczeniu. Jeszcze ta drużyna raz wystąpi, ale to będzie dopiero później, gdy będziemy wręczać puchary przechodnie. No właściwie już zdradziłem, kto go otrzyma, ale to będzie później. Dziękujemy bardzo. O wystąpienie bardzo proszę drużynę kobiet OSP Trzebieszowice. Drugie miejsce. Brawo. Конечно, жестко.
szampanskę, maliny. Dziękujemy bardzo. W dzisiejszych zawodach OSP Trzebieszowice. Zapraszam. Przepraszam bardzo, wróć. To jest zwrot. Wybaczcie mi, to jest mój debiut, więc to jest zwrot. Wracamy, bo czwarte miejsce niewręczone jest. Ruch na OSP Nowa Ludowa. Także drogie panie, wiecie co macie z prezesem zrobić. Uśmiech. 3 sekundy dla fotoreporteru. On już nie umie biegać. Brawa. Moi drodzy, drugie miejsce w kategorii mężczyzn. Zresztą muszę, bo już było powiedziane, proszę panią poseł Monikę Wielinowską i komendanta Państwowej Straży Pożarnej Rafała Bożyskiego. A o wystąpienie bardzo proszę OSP Trzebieszowice. W razie walczyli 3 razy pod rząd i puchar przechodzi na własność. Jest to wielkie trofeum. Nie wiem, czy chcecie tam szampana wlewać. Raczej proponuję jednego nie, bo będzie znacznie więcej. Bo ten drugi już wrócił, bacz? U nich już jeden jest. Ten drugi wrócił. U nich dwa teraz. W nim jest ta Monika w ogóle. O, widzę tutaj pan burmistrz przygotował to. Więcej tych szampanów trzeba. O, właśnie. Jeszcze raz przypominam, te szampany są bezalkoholowe. To Grand Prix, kubek. Im dwa, baczasz wrócił. No, obyczne, to była Grand Prix. Moi drodzy, jest to rzadkie wydarzenie, że no, puchar przechodzi w ręce jednostki, która trzykrotnie, pani radna pięknie tutaj otworzyła szampana bezalkoholowego. Tak, oczywiście. Super. To jest piękny gest. Wydaje mi się, że chłopakom się należy. Gratulujemy jeszcze raz. Dziękujemy panu burmistrzowi, dziękujemy pani radnej. Za piękny i ten. O właśnie. Ja przypominam. Ten szampan jest bezalkoholowy. Kiedyś nazywali go inaczej, ale ja go nie będę nazywał, bo nie wolno mi filmować. Super.
Przypominam, że żeby otrzymać Puchar Przechodni, to 3 lata, może nie 3 lata z rzędu, 3 razy po zawodach, bo mamy je co 2 lata, drużyna zwycięska otrzymuje Puchar Przechodni na własność. Panie komendancie, do zdjęcia, do przechodni pana komendanta. Foto. Na pamięć. Все, конец футбола. Нет, еще не конец. Dziękuję bardzo. I teraz Puchar Przechodni